Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co się dzieje w tym momencie na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto i dokonać podsumowania bardzo ciekawej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera i lećmy, nie przedłużajmy. Ruszył test w sprawie unijnych certyfikatów szczepionkowych. Polska się nie zgłosiła. Ruszył test systemu informatycznego dla unijnych certyfikatów szczepionkowych. Próby systemu, który umożliwi osobom zaszczepionym swobodne podróżowanie, potrwają 2 tygodnie. Pisze Środowa Rzeczpospolita. Do testów nie zgłosiła się Ruch Polska. Nieoficjalnie wiadomo, że poza nami niegotowe są jeszcze Słowacja, Słowenia, Rumunia, Węgry, Łotwa, Portugalia, Finlandia, Irlandia. Czyli podział będzie. Ci, co się zaszczepili i drugi sort. Lećmy dalej. Kryzys demograficzny w Chinach i propozycja 1 000 000 juanów na każde dziecko. Po ogłoszeniu wyników spisu powszechnego, które ukazały wiszący nad Chinami kryzys demograficzny, biznesmen i wykładowca Uniwersytetu Pekińskiego przekonuje, że rząd powinien zaoferować rodzinom 1 000 000 juanów, czyli 582 tysiące złotych na każde dziecko. To takie skromne 500 plus w wykonaniu Chińczyków. Według jego szacunków podniesienie współczynnika dzietności z obecnego 1,3 dziecka na kobietę do 2,1, czyli poziomu zapewniającego utrzymanie liczby ludności, kosztowałoby to 10% chińskiego PKB. W przeliczeniu na każde dziecko daje to 1 000 000 juanów, które mogłyby być przekazane w formie gotówki, dotacji na zakup mieszkania lub ulg podatkowych. Koszty zostałyby jego zdaniem zrównoważone przez późniejszy wkład urodzonych dzieci w gospodarkę. I co ty na to? Chciałbyś tyle dostać? Juanów? Lećmy dalej. Panika i wzrost cen. Na wschodnim wybrzeżu USA zaczyna brakować benzyny. Stacje benzynowe na wschodnim wybrzeżu zaczynają odczuwać brak paliwa w następstwie ataku cybernetycznego grupy DarkSide na sieć największego w USA operatora rurociągów paliwowych. Spowodowało to panikę i wzrost cen. W opinii ekspertów z powodu zakłóceń wschodnie wybrzeże traci około 1,2 miliona baryłek benzyny dziennie. Według agencji Bloomberg stacje benzynowe od Virginii po Florydę i Alabamę narzekają na wyczerpanie zapasów benzyny, zwracają uwagę na panikę podczas zakupów. Niedobory benzyny uderzają również w przemysł lotniczy. Lećmy dalej. Amerykański nadzór finansowy ostrzega przed bitcoinami. Wysoce spekulacyjne aktywo. Niesamowite. Bitcoin to wysoce spekulacyjne aktywo, stwierdziła Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w najnowszym oświadczeniu i odmówiła wydania zezwolenia na założenie ETF-ów na bitcoina. A chyba ETF-y na bitcoina, z tego co tutaj również czytałem, są w Kanadzie już. To już kolejny raz, kiedy amerykański regulator rynku nie dopuszcza do powstania funduszu ETF, który pozwoliłby inwestorom indywidualnym inwestować w bitcoin. Za każdym razem uznaje, że zmienność na rynku kryptowalut jest zbyt duża. A czego potrzebujemy do tego, żeby zarabiać na rynku? No właśnie, zmienności. Tak więc nie podoba się to, że ludziom zarabiają na rynku. A przecież kupić bitcoina można na normalnej giełdzie, indywidualnie. Lećmy dalej. Inflacja w Stanach Zjednoczonych najwyższa od upadku Lehman Brothers. Niesamowite. W kwietniu inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych mocno wzrosła i osiągnęła najwyższy poziom od września 2008 roku. Po części jest to efekt niskiej bazy sprzed roku, ale w danych widać też silną presję cenową, niezależną od notowań ropy naftowej. Inflacja CPI w USA wyniosła w kwietniu 0,8% miesiąc do miesiąca i aż 4,2% rok do roku, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. W marcu wskaźnik ten osiągnął wartość 2,6%, a jeszcze w lutym wynosił zaledwie 1,7%. I co warto również tutaj zaznaczyć, aby uświadomić sobie, wzrost bazowej CPI o te 0,9% trzeba powiedzieć, że to najwyższy wynik od września 1983 roku. Na wynik ten znaczący wpływ miała aż 10% podwyżka cen używanych samochodów, jaka według BLS zaszła w kwietniu względem marca. Według tych danych używane auta w Ameryce są o 21% droższe niż w kwietniu 2020. Ciekawie, indeksy dzisiaj na pewno zatańczyły po tych danych. Za chwilkę zobaczymy, lećmy dalej. Polska na podium przemysłowego odbicia w Unii Europejskiej. W marcu Polska znalazła się w gronie państw o najwyższej dynamice produkcji przemysłowej, wynika z danych Eurostatu. Jak poinformowali unijni statystycy, roczna dynamika produkcji przemysłowej w marcu tego roku wyniosła w Unii Europejskiej 11%, wynik o 0,1 punkta procentowego niższy odnotowano w przypadku samej strefy euro. Tak wysoka dynamika to oczywiście efekt odbicia po marcu 2020 roku, kiedy w stary kontynent uderzyła początkowa fala pandemii. Jako pierwsze najmocniej ucierpiały Włochy, przez co odbicie w tym kraju okazało się najsilniejsze
37,7%. Pięknie. Na drugim stopniu podium znalazła się Słowacja 24,5%, a na trzecim Polska i Węgry 16,3%. Tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej produkcja była mniejsza niż rok wcześniej. Mowa o Malcie minus 2,8% oraz Finlandii minus 2,2%. No nieładnie, nieładnie, ale tutaj mamy ten graf, który nam to ładnie, pięknie obrazuje i lecimy sobie dalej. Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski. Wzrost PKB i niskie bezrobocie. No to cudownie. Komisja Europejska podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2021 roku do 4% z 3,1% szacowanych w lutym, a w 2022 roku podwyższyła do 5,4% z 5,1%, podała Komisja Europejska w wiosennej rundzie prognostycznej. Według Komisji inflacja w Polsce w 2021 roku wyniesie 3,5%, a w 2022 2,9%, czyli dosyć, dosyć ciekawie. Lećmy sobie dalej. Ceny surowców będą rosnąć. Wysoka inflacja może zostać na lata. Po trwającym 20 lat trendzie spadkowym pandemia mogła zmienić nastawienie inwestorów do surowców, a ich ceny mogą w kolejnych latach rosnąć, uważa strateg i zarządzający w skarbiec TFI Kamil Sobolewski. Kluczowe będzie zachowanie konsumentów i ich reakcja na inflację, która w kolejnych latach może utrzymywać się na wysokim poziomie, a która w skrajnym przypadku może być źródłem kolejnego kryzysu. No ciekawie, lećmy dalej. Związkowcy z grup energetycznych powołali komitet protestacyjno-strajkowy. Związki zawodowe działające w spółkach energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych, grup kapitałowych PGE, Tauron, Enea i Energa powołały we wtorek ogólnopolski komitet protestacyjno-strajkowy. Chcą m.in. gwarancji pracowniczych w procesie transformacji energetyki. No jak myślisz, jak to wpłynie na notowania właśnie tych wymienionych spółek? Daj znać. Skok rentowności obligacji budzi nadzieje i obawy. Polskie obligacje skarbowe tanieją, co sprawia, że ich rentowność rośnie. Proces ten we wtorek był bardzo dynamiczny, co stanowiło kontynuację trendu trwającego od kilku tygodni. Generalnie można uznać, że jest to zjawisko pozytywne, choć gdy zabrnie za daleko, wówczas może stać się szkodliwe dla gospodarki. Rentowność obligacji 10-letnich na rynku finansowym przekroczyła we wtorek 1,8%. W ciągu jednego dnia zwiększyły się o 0,1 punkta procentowego, a w ciągu miesiąca o 0,4 punkta procentowego. To sporo. Wtorkowa rentowność była najwyższa od 27 marca 2020 roku. Warto też zwrócić uwagę na inny wskaźnik. Różnicę między rentownością obligacji 10-letnich a stopą referencyjną NBP. Jest najwyższa od 10 października 2018 roku. I lecimy dalej. Rachunków maklerskich ponownie przybyło. No to cieszymy się. W kwietniu liczba rachunków maklerskich raportowana przez KDPW utrzymała wzrostowy trend. Działające na polskim rynku instytucje dołożyły do stanu posiadania blisko 8 tysięcy klientów. 1 339 253 tyle rachunków maklerskich wykazywały działające na polskim rynku instytucje raportujące do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. To wynik o 7891 wyższy niż przed miesiącem oraz 35 368 tysięcy wyższy niż przed rokiem. No to pięknie. Po kwietniowym zestawieniu liderem pozostaje mBank, któremu przybyło 3512 rachunków. Drugi w stawce jest PKO SA plus 57 rachunków, a trzeci ING Bank Śląski plus 1783 rachunki. I ta tabela tutaj obrazuje właśnie to zjawisko. Zobaczymy, jaki kapitał dzięki tym nowym rachunkom na GPW napłynie. Lećmy dalej. Skarb Państwa ma umowę o współpracę z Orlenem, Lotosem i PGNiG w sprawie przejęć. Ciekawe. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracę z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad grupą Lotos i PGNiG, podały spółki w komunikatach. Majątek Lotosu oraz PGNiG zostałby przeniesiony na PKN Orlen za akcje, które Orlen przyznałby akcjonariuszom obu spółek. No ciekawe. W efekcie transakcji dojdzie do podniesienia udziału Skarbu Państwa w nowym Orlenie do poziomu 50%. To zagwarantuje Skarbowi Państwa decydujący wpływ na tę firmę, powiedział Sasin na środowym briefingu. Dodał, że zabezpieczy to przed ryzykiem ewentualnego wrogiego przejęcia. No ciekawe. Lećmy dalej. Frankowe banki w górę po niedecyzji Sądu Najwyższego. Ciekawe, mimo środowych spadków głównych indeksów GPW, branżowe WIG banki idzie w górę.
a wzrostom przewodzą banki z dużym udziałem kredytów frankowych w portfelach. Wczoraj Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie, które miało być kluczowe dla hipotek walutowych. Jagiełło skreślony przez dobrą zmianę. Najdłużej w siodle prezes GPW. Ciekawe. Zbigniew Jagiełło był zdecydowanie najdłużej utrzymującym się na stanowisku prezesem spółki Skarbu Państwa. Stanowisko to objął 1 października 2009 roku jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. W przestrzeni publicznej pojawiały się opinie, że po zmianie władzy zachował stanowisko m.in. ze względu na dobrą znajomość czasów studenckich z Mateuszem Morawieckim. I tutaj pod spodem mamy wykaz prezesów i od kiedy są. Tak więc widzimy, że rzeczywiście prezes GPW w tym momencie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o długość zasiadywania na swoim fotelu. No to popatrzmy. Potem mamy prezesa Orlenu. No i zobaczymy, jak to się będzie tutaj ta ruletka układać. No bo te zmiany tutaj są bardzo szybkie i dynamiczne. Lećmy sobie dalej. Zysk netto grupy Bosch Banku w pierwszym kwartale wyniósł 2,1 miliona złotych wobec 23,6 miliona złotych przed rokiem. Lećmy dalej. PGE szacuje, że miała w pierwszym kwartale tego roku około 2 miliardy 200 milionów złotych zysku, EBITDA wobec 1 945 milionów złotych konsensusu. Poinformowała spółka w komunikacie. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie około 808 milionów wobec 646 milionów złotych, które zakładał konsensus PAP Biznes. Lećmy dalej. Buczek, IPO Pepco może się cieszyć dużym zainteresowaniem. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie gigantyczna redukcja. Oferta publiczna Pepco może się cieszyć dużym zainteresowaniem przy cenie 38 zł za akcję, czyli w dolnej granicy widełek cenowych, uważa Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI. Jego zdaniem głównym czynnikiem ryzyka jest możliwa dalsza podaż akcji. Mocną stroną spółki jest potencjał do wzrostu wyników. A ty jak uważasz, będziesz brał udział w tym IPO? Daj znać. Mercator odnotował w pierwszym kwartale tego roku ponad 286 milionów skonsolidowanego zysku netto wobec ponad 20 milionów rok wcześniej. EBITDA wyniosła w tym czasie ponad 301 milionów wobec 35 milionów rok wcześniej. Poinformowała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z opublikowanymi w kwietniu szacunkami. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Mercatora wyniosły w pierwszym kwartale ponad 551 milionów wobec ponad 202 miliony w pierwszym kwartale ubiegłego roku, a zysk operacyjny grupy wzrósł w tym czasie do prawie 297 milionów ze 30,8 miliona rok wcześniej. No a potem trzeba się zmierzyć z tymi rewelacyjnymi wynikami z drugiego, trzeciego i czwartego kwartału. No i Mercator już się na to przygotowuje. Mercator nie obserwuje w drugim kwartale znaczących zmian rynkowych cen rękawic, ale spodziewa się spadku marży w dystrybucji w kolejnych kwartałach. No właśnie. Spółka zakłada, że ceny lateksu będą się obniżać w najbliższym czasie. I jak myślisz, jak się odbije to na wynikach Mercatora w przyszłości? Daj znać w komentarzu. I przechodzimy do informacji dnia, która po prostu odpaliła dzisiaj niesamowitą rakietę na biomasie. A Biomas lubi zaskakiwać informacjami i w końcu rozpieścił swoich inwestorów. No i zobaczmy. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania szkodnika. Niesamowite. I mamy szaleństwo na akcjach Biomasu. Popatrzmy. Strony zgodnie ustaliły, że na zasadach określonych w tym liście listy intencyjne złożą do organów decydujących o nabyciu szczepionek następujących państw. Grecji, Szwajcarii, Ugandy, Polski. Brakuje tutaj Niemiec, ale to może z czasem, zobaczymy. Uzdrowiliby chińską szczepionką Niemców. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, 7 maja dopuściła do użytku szczepionkę chroniącą przed szkodnikiem chińskiej firmy. Sinopharm to pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na szkodnika niewyprodukowanego na Zachodzie i pierwszy przypadek, gdy WHO tymczasowo zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną. No to jest nie lada wyczyn. Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX gwarantującego dostawy szczepionek do państw rozwijających się. Aprobata WHO może zwiększyć zaufanie do chińskiego preparatu, którego już ponad 100 milionów dawek sprzedano do 40 krajów. Koncern Sinopharm planuje produkowanie 3 miliardów szczepionek rocznie, co oznacza, iż będzie on największym w świecie ich producentem. Oczekiwane jest
też wkrótce dopuszczenie stosowania tej szczepionki przez Europejską Agencję Medyczną. No i dopiero wtedy będzie się działo. To będzie dopiero hit. Daj znać, co się może dziać z kursem biomasy w najbliższej przyszłości. Oczywiście, jak to wszystko stanie się faktem i dowiozą te zapowiedzi, no bo to musi oczywiście być tutaj dowiezione. No i zobaczymy, co tam ostatnio tak się odjechało. Chyba Mabion tak ostatnio spompowali na jakichś doniesieniach właśnie szczepionkowych. No to zobaczymy, co tutaj będzie się ciekawego działo. I jutro mamy akurat przegląd sektorowy i sobie z samego rana w okolicach godziny 7 weźmiemy na wykres biomas, tak więc tam Cię serdecznie zapraszam. Zobaczymy te kluczowe poziomy, gdzie ta rakieta może dolecieć. Lecimy dalej. Menedżer Goldmana odchodzi z pracy przez zysk z Dogecoina. No niesamowite. Menedżer Goldmana z Londynu ogłosił, że odchodzi z pracy po tym, jak zarobił na Dogecoinie. Niesamowite. Jak podaje The Guardian, dyrektor zarządzający i szef sprzedaży na rynku wschodnich zrezygnował z pracy w banku po zarobieniu pieniędzy na inwestycji w kryptowalutę. No a podobno na tym się nie da zarobić. A to jeszcze dyrektor zarządzający, który pewnie zarabia tam krocie. No to niesamowite. Zagraniczne media donoszą, że niewiele wiadomo o tym, ile dokładnie zarobił na obstawieniu Dogecoina. Bankier pracował w Goldmanie 14 lat. Odmówił skomentowania swojej decyzji. Niesamowite. No możemy tylko pogratulować. No i mamy informację również istotną, która obiegła tutaj wszystkich. BitBay ma inwestora z USA. Suszek już nie kieruje kryptogiełdą i to jest na pewno bardzo istotna i bardzo ważna informacja. BitBay pozyskał tajemniczego inwestora z USA. Prezes i założyciel giełdy kryptowalutowej odsunął się od zarządzania firmą. Proces zmiany inwestora już się rozpoczął i według wstępnych założeń powinien zakończyć się maksymalnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nowym inwestorem jest spółka ze Stanów Zjednoczonych działająca w branży technologii finansowych, informuje BitBay w komunikacie. Nazwy amerykańskiego inwestora lub innych szczegółów dotyczących transakcji nie poznaliśmy na razie, no ale myślę, że chyba wyczucie czasu tutaj prezes i założyciel BitBaya chyba miał idealne, żeby tam tej szalonej hoście, która teraz panuje na rynku krypto, no to można powiedzieć, że chyba idealnego momentu na sprzedaż tego typu firmy, no chyba nie było. Lećmy dalej. I lecimy z rynkiem krypto. Widzimy, że indeks chciwości pokazuje nam 55. Jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, w tym momencie kosztuje on ponad 56 tysięcy dolarów za jedną sztukę i o 0,5% podrożał w ciągu ostatniej doby. Za to Ethereum wyznacza nam tutaj nowe historyczne szczyty cały czas, delikatnie poniżej 4300 dolarów za jedną sztukę, 7% do góry. Widzimy, że Polkadot mocno drożeje ponad 9%. I jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, tutaj Loplink 54% do góry, GT 35%, AVE 30, Lend 28, 26, Kusama, czyli widzimy dosyć dynamiczne wzrosty. Cały czas rynek krypto jest mocno rozgrzany. Z drugiej strony Shiba obrywa 11%, Telcoin 10%, Swissborg 10% i widzimy, że tych zmian w korektach w topowej setce nie ma zbyt dużo, nie są one zbyt głębokie, czyli jak zastanawiasz się jeszcze nad obecnością na tym dosyć ciekawym i rozgrzanym do czerwoności rynku, to potrzebujesz mieć dostęp do giełd, które tutaj w tym momencie Ci podpinam właśnie. Trzy podstawowe do złotówki, no to masz wspomnianego wcześniej BitBaya, tutaj masz Binance, wrzucasz tylko maila i bez weryfikacji masz dosyć duży limit wypłat i tutaj masz oczywiście Crypto.com. Trzy podstawowe, które w zupełności na początku wystarczą. I lecimy teraz z tym, co się ciekawego dzieje na rynku światowym. Jak tam po tych danych z Ameryki właśnie wyglądają te indeksy? Zaczynamy od ropy. Widzimy, że w tym momencie ropa nam dosyć ciekawe wzrasta, 69 dolarów 72 za baryłkę. DAX delikatnie do góry, 15 182 punkty. S&P 500 w dół po tych danych, 4000 prawie 100 punktów. Nasdaq, no to tutaj już w ogóle leje się krew, 13 073 punkty. Zobaczymy, bo wczoraj popatrzmy, jak ciekawie to wyciągali. No a dzisiaj cały czas kontynuują tą fazę spadkową. Srebro dzisiaj w korekcie 27 dolarów 27 centów za uncję, złoto również w korekcie 1823 dolary za uncję i waluty do złotówki. Frank drożeje 4,14 euro, również do góry 4,54, funcik do góry 5,30 i dolar też do góry 3,76. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne. Popatrzmy sobie, co w tym momencie ciekawego dzieje się pod względem informacji, które będą napływać na nasz parkiet, bo na jakinwestować.com, który dostęp masz pod tą ikoną, tutaj będę Ci podwieszał właśnie te zestawienia w zakładce info, tutaj masz do nich dostęp. I jeżeli chodzi o czwartek, no to mamy znów wysyp bardzo ciekawych raportów, tak więc jeżeli masz te spółki w swoim portfelu albo zastanawiasz się, aby właśnie
je mieć, to na pewno warto śledzić jutro informacje, między innymi na przykład Dębica, Mennica, Grupa Azoty, czyli myślę Energa, bardzo znane spółki. Nełka również jutro publikuje raport, czyli no, będzie ciekawie. Pod spodem masz piątek podpięty, tak więc tutaj Cię zapraszam. I przechodzimy teraz już na nasze głosowania. Przypominam, że na karcie społeczność tutaj mamy głosowanie, bo masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd będziemy oglądać właśnie w najbliższą sobotę, być może zamiast przeglądu spółek bankowych, chociaż banki trzeba oglądać, no ale widzimy, że głosowanie jest tutaj istotnym kryterium doboru tego naszego przeglądu. Widzimy, że 223 oddane głosy i gaming jest na prowadzeniu. 34% głosujących chce oglądać gaming, a zostawić banki tylko 18. Tak więc jak nie chcesz oglądać gamingu, to koniecznie tutaj wbijaj i wybieraj coś innego, abyśmy mogli na spokojnie się z tym zapoznać na weekendzie, bo w niedzielę zobaczymy sobie OZE. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na naszym parkiecie. Tradycyjnie zaczynamy od zestawień, na które również masz wpływ. Jak chcesz coś zgłosić do listy hitów w New Connectu czy też Wigu, to zapraszam, byś uczynił to w komentarzu. I popatrzmy, tutaj mamy zgłoszenie od Pasja Cars. Dodajmy do obserwacji spółkę Sanok, branża, w jakiej działa, znacząco odbiła, marże poszły w górę, a wynik już niebawem, za 2 tygodnie. No to pozdrawiam zgłaszającego i oczywiście będziemy bacznie obserwować Sanok. A my lecimy z podsumowaniem i startujmy. Tarczyński 7,30 na produkcyjnych do góry, Haptek 4%, w odwrocie Harper koryguje 2,75, Excellence 1,59. Lider obrotu Haptek 687 tysięcy, Ambra 370 tysięcy. Na hitach New Connectu widzimy, że BB Invest koryguje 1,88, hity WIG-u, tutaj Sanok do góry 3,89, Marvipol delikatna korekta 40, CCC, Wistula, Monari i Vicen na minusach, najmocniej obrywa Vicen 3,91, liderem obrotu CCC 35 milionów. Hity WIG-u z ubiegłego tygodnia, Getin prawie procent w dół, a Asbis 1% w dół. Na dywidendowych w dniu dzisiejszym liderem wzrostu CCS, prawie 18%, Robinson 8,73, Tarczyński 7,30, w odwrocie za to mamy LPP, które no, dzisiaj konkretna zejście, 6,80, Unibep 2,99, lider obrotu to CD Projekt 153 miliony, PKN Orlen 129 i przypominam, że na jakinwestować.com tutaj również dla Ciebie na bieżąco tą listę aktualizuję i widzimy, że czekamy teraz w tym momencie również na Azbis, Śnieżka, ED Invest i firma, to są to jeszcze spółki, które w najbliżej masz okazję jeszcze się załapać właśnie na dywidendę i ta lista jest coraz dłuższa, bo jesteśmy coraz bliżej pełnego sezonu dywidendowego. Również jutro będzie w portfelu dywidendowym dodatkowe nagranie, tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. I tutaj mamy historię, czyli tych, na które już nie mamy okazji się załapać, a czekamy na to, żeby te dywidendy się po prostu wypłacały. Tak więc jak rozgrywasz spółki dywidendowe, to tutaj masz aktualną listę, którą na bieżąco dla Ciebie aktualizuję. I lecimy teraz z kolejnym zestawieniem, popatrzmy, jeżeli chodzi o pogromców w dniu dzisiejszym, ceny Pharma 3,77, Genix One 2%, no to chyba teraz aż Biomas tutaj trzeba by dodać. Jeżeli chodzi o zmianę, to tutaj widzimy Genomtech traci najmocniej 6,43, Medap 4,38, a liderzy obrotu, no to Mercator 22 miliony, Mabion 5 milionów 100, no i Mabion tam puch, strasznie, dokąd oni to dobili? Prawie pod 100 zł chyba, z tego co pamiętam. Możesz przypomnieć w komentarzu. WIG Budownictwo, Dekpol 3,50 na plusie, Remek 3,25, w odwrocie Trakcja 6,97, Vistal 5%, liderzy obrotu Trakcja 3 800 000, PKBX Bańka 600. Na nieruchomościach dzisiaj Archicom 4% do góry, Plaza Center 3%, a w odwrocie mamy Elkop 4,60, MLP Grupa 2,86, liderzy obrotu Lokum bez zmian, podaż z popytem dzisiaj stoczyła walkę 491 tysięcy. Jeżeli chodzi o dodatkowe zestawienia, tutaj Energia, Intraut 3% do góry, w odwrocie Tauron 2,88 w korekcie, PEP 2,50, liderzy obrotu PG 20 milionów. Na turystyce Rainbow dzisiaj delikatne wzrosty 30, za to najmocniej obrywa nam tutaj Novatura z 10% w dół, czy 4,68 Elkop. Jeżeli chodzi o odzieżówkę, Hurtimex 5% do góry, Voyaz 2,64, a w odwrocie mamy LPP, które oberwało dzisiaj najmocniej 6,80, 4,15 Redan i LPP jest liderem obrotu 76 milionów. Jeżeli chodzi teraz o gaming, to dzisiaj widzimy 7-Level, no coś się zaczyna na gamingu dziać. Mamy 5 spółek z dwucyfrowymi wzrostami, niesamowite. 7-Level 17%, Neurone 14, Arias 13, 11 Dragaeus, Skin Wallet 10, no pięknie. I popatrzmy, no ale reszta to cały czas są wystrzały pojedynczych spółek. W odwrocie najmocniej dzisiaj obrywa Movie Games, tracąc prawie 5%, Moonlight 4,88, Ovidworks 4,70, a liderzy obrotu to CD Projekt, który dzisiaj ładnie też odbił 4,37, 153 miliony,
TS Games 1713, Huge, Playway 4303, 11-bit, Creepy Jar Banieczkę i sam indeks dzisiaj 27 123 punkty, 58 setnych na minusie. I chyba CD Projekt, coś mi się wydaje, że jest mniej shortów. Zerknijmy sobie, co tam ciekawego się dzieje na rejestrze. I rzeczywiście nie mamy już jednego shorta. Mamy w tym momencie trzy shorty na CD Projekcie, został jeszcze 11-bit i LPP, czyli widzimy, że coś tam już odpadło. I lecimy teraz z powrotem z naszym zestawieniem. Jeżeli chodzi o banki, popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje. mBank wystrzelił 6,45, Millennium 5,63, ING 1,15, w odwrocie za to BOŚ 3,77, PKO BP 2,17. Liderzy obrotu to PKO BP, które dzisiaj również koryguje 2%, 198 milionów, PKO SA 0,5% w dół, prawie 40 milionów. Sam indeks oberwał 58 setnych na minusie, 5939 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, no to Biomasik, ależ on pięknie pocisnął. Tak więc kto siedzi w tej rakiecie, to serdeczne gratulacje. I zobaczymy, trzymajmy kciuki, żeby po prostu to wszystko dowieźli. No i widzimy 52% do góry dzisiaj i 10 milionów obrotu. No to się przekręciło nieźle. Brass 8,72, Remersor 8%, 6,23, Sanex. No i oczywiście Biomas jutro zobaczymy rano na sektorowym, tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. Lecimy z drugiej strony. PGF obrywa 5,70, PEP 2,50. Liderzy obrotu to Biomas 10 797 tysięcy, ML System, Bańka 100, 834, Intraout. No zobaczymy, co tam z tych wzrostów zostanie na Biomasie w dniu jutrzejszym. Jak myślisz? Daj znać w komentarzu, a my lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o indeksy w dniu dzisiejszym, chemia na prowadzeniu 1,5%, Ukraina 1,43. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, NWIG 40, 43 setne na plusie, 4595 punktów. I jak widzimy w odwrocie, sporo indeksów. Czerwień dzisiaj króluje, zresztą widzimy, ten rynek amerykański jak wygląda. Odzież 5% w dół, telekomunikacja 1,95, WIG 20 skorygował 0,9 i spadł poniżej 2100 punktów, dokładnie 2091 punktów. I SWIG 80 również w korekcie, 15 setnych, 19978 punktów. W szczegółach WIG 20 tylko 4 spółki w zielonych barwach. No to nie ciekawi to bardzo. CD Projekt 4,37, Orlen 1,39, Allegro i Dinuś na delikatnych plusikach, a w odwrocie najmocniej obrywa LPP 6,81, Lotos 5,84, Tauron 2,58, PZU również w korekcie 2,19 po tych ciekawych wzrostach i chyba PZU weźmiemy sobie w najbliższym czasie na szybką wrzutkę, również na jak inwestować komik, będę miał chwilę, to w najbliższych dniach również przygotuję. Jeżeli chodzi o obroty, to PKO BP 198 milionów, CD Projekt 153, czy PKN Orlen 129. Jeżeli chodzi o NWIG 40, zerknijmy sobie tutaj na średnich spółkach, mBank króluje 6,45, Millennium 5,63, Kruk 4,41, a w odwrocie mamy TS Game 4,24, Amrest 3,19, liderzy obrotu Kenty 35 milionów, 22 mBank. Jeżeli chodzi o SWIG 80, to małe spółki, popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Tutaj w dniu dzisiejszym największe wzrosty IM Company 7%, Archicom 4%, MCI również 4%, z drugiej strony Trakcja obrywa prawie 7%, PPKM 4,55, Mavion 3,86. Liderzy obrotu Asbis 15 milionów 800, 500, Mavion. Na NewConnectie w dniu dzisiejszym król jest jeden, jest to Biomas. 52% kosmicznych wzrostów potwierdzonych, niesamowite. Potem mamy Prefag 23%, CCS 5,17%, 7-Level 17%, Medianpol 14%, Infra 14%, 14% Vacomtech, Neurone 14%, no jest tych spółeczek trochę. Na większym obrocie Skin Wallet 10%, co tu jeszcze mamy? Brass, Cannabis 8%, też na troszkę większym obrocie. Coś jeszcze? Tyle. Tak więc NewConnect, tak to wygląda, jeżeli chodzi o sesję dzisiejszą. Z drugiej strony pamiętaj o ryzyku, no bo rozgrywając NewConnect jest pełno po prostu olbrzymie. Popatrzmy z drugiej strony, AR Finance obrywa 31% na delikatnym obrocie, tutaj to oczywiście do weryfikacji, ale Wabun to już jakiś kosmos. Duży obrót, 194 tysiące i 21% w dół. Potem mamy na przykład Alda 17% w dół, na większym obrocie Bistek obrywa 9% w dół, potem na przykład mamy Internity 8% w dół, również na większym obrocie. No to ciekawie się dzieje na NewConnectie. Popatrzmy sobie z drugiej strony, co tutaj ciekawego się dzieje na obrotach właśnie. Czy mamy jakichś rekordzistów? No Biomas dzisiaj zdecydowanym rekordzistą, ponad 10 milionów, na reszta do bańki się nawet nie zbliżyła. Jeżeli chodzi o teraz WIG, to popatrzmy na indeks szerokiego rynku, co tutaj się wyprawiało. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, no to Arteria bardzo ciekawie, 24% do góry, potem Pragmanik 10% do góry, potem Sopharma 9,59,
MWT 9,40, na większym obrocie AM Company 7%, bańka się przemieniła, mBank 6,40, 22 miliony, 15 baniek na milenium, czyli tutaj mamy ten trzon, jeżeli chodzi o te wzrosty i również największe obroty. A ja już sobie w tle odpalam statystyki dzisiejszej sesji, gdzie transakcji zawarto 158 131 sztuk, a obroty wnosiły 1 411 360 072 zł. I lecimy teraz z drugą stroną, no bo to nie jest tak, że rośnie, skoro widzieliśmy tyle indeksów na minusie, no to raczej jest słabo. I popatrzmy z drugiej strony. Na minusie Novatura obrywa ponad 10%, Auga 9,90%, Groklin 8,58%, Votum 8,50% i na większych obrotach również Satis, Trakcja, LPP. To są te największe spadki. Lotos również nieciekawie to wygląda i lecimy teraz pod względem obrotów, czy nam ktoś tutaj zaskoczył, czy też nie. PKO BP, CD Projekt, PKN Orlen, to jest ten trzon. Lotos również wysoko w tym zestawieniu, PZU również wysoko. Tak wyglądała dzisiejsza sesja. Ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania odnośnie dzisiejszej sesji i co mogą wróżyć te dosyć nieciekawe zejścia, jeżeli chodzi o rynek zagraniczny, szczególnie amerykański. Zobaczymy, czy będą go chcieli wyciągać, czy też nie, no bo są na pewno w dosyć istotnych i ważnych miejscach i widzieliśmy również u nas, szczególnie po tych wynikach na indeksach, że nie wyglądało to zbyt ciekawie. No i zobaczymy, jaka ta będzie końcówka tygodnia, jeżeli chodzi o naszą GPW. Co ciekawego może się wydarzyć? Daj znać w komentarzu, jak Ty to widzisz i zapraszam oczywiście wszystkich nowych do tego, aby oddali również swój głos na pozostałe pytania w naszych ankietach. Pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej!